Zabrze ma nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Kosztem ponad 18,5 miliona złotych w Biskupicach powstały 44 podwójne boksy dla psów, w których może przebywać około 300 zwierząt. Pomyślano również o kotach. Z myślą o nich powstał specjalny budynek w kształcie rotundy. Jest też budynek przeznaczony do kwarantanny dla zwierząt, magazyny, kuchnia, kotłownia i warsztaty. Te klatki na zawsze powinny zostać puste, bo dobre schronisko to schronisko bez zwierząt. Wszyscy jednak wiemy, że nie jest to możliwe, bo problem bezdomności psów czy kotów nie zniknie. Wielkie brawa, szanowni państwo! Tym cięciem prawdopodobnie raz na zawsze w Zabrzu rozwiany został problem tymczasowego domu dla bezpańskich psów. Stare schronisko zmagało się z przepełnieniem, a jego rozbudowa nie miała sensu. Miarą wielkości człowieka jest stosunek do słabszych i przez ten obiekt myślę, że Zabrze pokazuje, że potrafi z ogromnym rozmachem wybudować szpital, na który przeznaczyliśmy ponad 150 milionów. Ale też nie zapominamy o tych, którzy nie potrafią upomnieć się o swoje prawa. Ale też trzeba powiedzieć, że gdyby nie ogromna praca Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, pewnie nie powstałby ten obiekt, bo to oni ciągle nam przypominali, upominali się o lepsze warunki dla tych zwierząt. Póki co do schroniska przeniesionych zostanie 100 psów i 60 kotów. Przeprowadzka nastąpi 1 lipca. Przy budowie zastosowano proekologiczne rozwiązania techniczne, takie jak panele fotowoltaiczne, czy zastosowanie ujęć wód deszczowych z dachu budynków wraz z retencją wody i instalacją wody szarej, która wykorzystywana będzie do mycia terenu i wybiegu dla zwierząt. Psy będą miały tutaj i koty będą miały tutaj warunki, jakie większość schronisk polskich nie spełnia i tym się możemy pochwalić, że jest duże, przestronne, jest też pomyślane tak, żeby można było różne rzeczy tutaj robić, czyli są place takie, gdzie będzie można robić agility, gdzie będą tory przeszkód, robienie wszystkiego, żeby można zwierzęta wyszkolić, aby były przygotowane do adopcji, bo o to nam chodzi, żeby znajdowały jak najszybciej dom. Najwięcej psów i kotów trafia tutaj z interwencji, po wypadku lub ze zgłoszeń postronnych ludzi widzących zwierzęta bez opieki. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to ludzie oddają zwierzęta. Niestety wzmożoną aktywność schronisk notuje się na przełomie wakacyjnym, co świadczyłoby o tym, że schronisko traktowane jest jak hotel. Bezdomnym zwierzętom nieraz długo szuka się nowego właściciela, choć sam proces adopcji jest bardzo prosty. Najpierw się zgłasza, pobiera ankietę ze strony www.psitulmie.pl, uzupełniają, odsyła, schronisko odzwania w ciągu do 2 dni tak naprawdę i przychodzi się tutaj na wizytę przedadopcyjną. Jeśli chodzi o psa, to obowiązują tak spacery próbne, co najmniej 3 w zależności od psa. No i po tych spacerach próbnych już tak naprawdę można brać psiaka. Budowa nowego schroniska w Zabrzu trwała 2 lata. Oprócz tymczasowego domu dla zwierząt będzie ono również pełniło funkcję edukacyjną dla ludzi, którzy chcą poprzez wolontariat poznać świat zwierząt domowych.